również doznałam, co to są anonimy. Odważyłam się jako, jak to się mówi, młoda przewodnicząca zarządu osiedla po wystąpieniu pani Poli i już na dzień dobry dostałam oczywiście anonim. Odważyłam się tutaj na tej sali, jak to się mówi, przedstawić, odczytać ten anonim, acz przyznaję, nie było to mi do smaku, bo treść była przemilcze. Kto był, więc słyszał. Nie bałam się. I również Krysia i pani burmistrz, ja się nie boję. Pracuję do tego czasu, ba, awans jeszcze, jak to się mówi, kandydowałam również na radną, z dobrym wynikiem, przeszłam, ba, z bardzo dobrym wynikiem i również działam na rzecz społeczeństwa. Kto mnie zna, kto czyta, kto biuletyny, strony internetowe, to wie, jakie są działania. Przede wszystkim te działania znają mieszkańcy. Także jak Krystyna powiedziała, trzymajmy się razem, nie dajmy się zastraszyć. To, co się dzieje również na Borku, jakie są głosy te negatywne, które próbują podważyć moją działalność, ja się nie boję, mogę iść zawsze z podniesioną głową, bo przez całe życie z taką szłam. Jak to się mówi, z czystym sercem i z rękoma do pracy. I nigdy tej pracy się nie bałam. Ani w pracy zawodowej, ani w domu rodzinnym i tym bardziej na, jak to się mówi, jeśli chodzi o pracę dla społeczeństwa. I proszę Państwa, mieszkamy w środowiskach różnych, miasta, wsi. Znamy się, każdy zna swoje środowisko jak najlepiej. Więc, nie wiem, próbujmy, mówmy ludziom, jaka jest prawda, gdzie jest prawda. Podjęliśmy wyzwanie tych zmian i zróbmy te zmiany, żeby te zmiany były na lepsze. Są zaczątki jak najbardziej. Bardzo ciężka praca pani burmistrz, całego zespołu. Współpracujemy razem z sołtysami, z radnymi. Ta współpraca jest. Zawsze pani burmistrz może na nas liczyć, bo idziemy razem. I po prostu nie dajmy się. I kto jeszcze zabierze głos? Jeszcze jedno pani burmistrz. Przede wszystkim mówiliśmy nieraz, jak to się mówi, nie na takich kworach, ale rozmawialiśmy i bardzo się cieszę, że pani nareszcie powiedziała o tym wszystkim. Co się dzieje, jakie były kontrole na podstawie po prostu tych anonimów. Mieszkańcy zaprzyjaźnieni, czy nawet z innych osiedli, znajomi, rodzina, mówili, że na stronach gminy, biuletynu są zawsze te dobre rzeczy. Nie ma tych, co jest niedobre. Co są właśnie, dlaczego coś nie zrobione, dlaczego tak to wygląda, nie inaczej, te informacje nie były tak, dlaczego akurat lotowisko tak wygląda, by wiele pytań było, ale tak jak tutaj pani burmistrz powiedziała, wstyd nawet było o tym mówić. Wstyd. Bardzo cieszę się pani burmistrz, że pani po prostu mówi o tych niedobrych rzeczach, które dzieją się w naszej gminie. Jeszcze raz, Krystyna powiedziałaś to super. Trzymajmy się razem, nie dajmy się i pracujmy na rzecz tego społeczeństwa naszego. Po to nas wybrano, państwo nas wspieracie jako kierownicy jednostek oświatowych, kulturalnych. Także po prostu nie bójmy się tych zmian, one już przyszły, a my tylko mamy po prostu dążyć dalej jeszcze do lepszego. Dziękuję. Dziękuję pani radnej.